Dobry wieczór, kochane dzieci. Dzisiaj opowiem wam historię o chłopcu, który uwielbiał przyrodę i odkrył coś wyjątkowego. Posłuchajcie. W małym miasteczku żył chłopiec o imieniu Franciszek. Uwielbiał spędzać czas na łące, słuchać śpiewu ptaków i wpatrywać się w błękitne niebo. Codziennie po obiedzie biegał na polanę i siedział tam godzinami. Pewnego dnia zauważył, że ptaki przestały śpiewać. Było cicho, aż zbyt cicho. Franciszek poczuł smutek. Dlaczego jesteście takie ciche? Zapytał, patrząc na wróbelki siedzące na gałęzi. Ku jego zdziwieniu jeden z ptaków przemówił. Ludzie zapomnieli dziękować Bogu za piękno świata, powiedział wróbel. Dlatego my, ptaki, zamilkliśmy. Franciszek zamyślił się i powiedział: ale ja pamiętam. Kocham Boga za wszystko, co stworzył i zawsze będę mu dziękował. Chłopiec ukląkł, złożył ręce i cicho wyszeptał: dziękuję Ci, Boże, za kwiaty, drzewa, ptaki i cały świat. Proszę, spraw, by ptaki znów śpiewały. Gdy tylko skończył modlitwę, cała łąka ożyła radosnym śpiewem ptaków. Franciszek uśmiechnął się szeroko, bo zrozumiał, że nawet małe serce pełne wdzięczności może zmienić świat. Kochane dzieci, zawsze pamiętajcie, by dziękować Bogu za to, co macie. Nawet najprostsze dziękuję sprawia, że świat staje się piękniejszy. Dobry Boże, dziękujemy Ci za piękno świata, za ptaki, drzewa i wszystkie dary, które nam dajesz. Prosimy, bądź przy nas i ucz nas doceniać wszystko, co stworzyłeś. Amen. Dobranoc, dzieci. Pamiętajcie, by zasypiać z wdzięcznością w sercu. Niech Pan Jezus czuwa nad wami przez całą noc. Do usłyszenia jutro.